Żerskie Gimnazjum nr 3 było dzisiaj gospodarzem półfinału wojewódzkiego w koszykówce. Stawką był awans do finału lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Do rywalizacji przystąpiły 4 drużyny z Żar, Wschowy i 2 z Zielonej Góry. Nasz zespół pokonał drużynę ze Wschowy i w finale po zaciętym boju przegrał mecz z rówieśnikami z Zielonej Góry, którzy na co dzień grają w zielonogórskim Zastalu. Jednak drugie miejsce dało im awans do zawodów wojewódzkich, które zostaną rozegrane w Gorzowie. To nie koniec dobrych wiadomości koszykarskich. Dzisiaj Polski Związek Koszykówki ogłosił decyzję, że w Żarach zostanie rozegrany jeden z ćwierćfinałów Mistrzostw Polski U16. Do naszego miasta przyjadą drużyny z Warszawy, Tychów i Radomska. Turniej zostanie rozegrany od 22 do 24 kwietnia. Dzisiaj na stadionie Syrena w ramach żarskich igrzysk szkolnych rozegrano turniej piłkarski. Do rozgrywek zgłosiło się 7 drużyn ze szkół podstawowych. Tutaj w tym roku akurat występujemy w roli organizatora jako zwycięzcy z poprzedniego roku. Rywalizacja jest ogromna, jak to u dzieci, trochę szczęścia, ale przede wszystkim umiejętności decydują o tym, kto zajmie pierwsze miejsce, bo tylko to awansuje do powiatów. Tytuł broniła popularna Piątka. Zawody były bardzo zacięte, o czym świadczą 2 dogrywki w spotkaniach ćwierćfinałowych. W wielkim finale uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1 pokonali swoich rówieśników z 8 2-1. Trzecie miejsce zajęła Piątka, pokonując 10 również 2-1. Zwycięzca turnieju awansował do zawodów powiatowych, które zostaną rozegrane w przyszłym tygodniu w Trzebielu.